To jest Mac Pro z dwoma procesorami Intel Xeon oraz kartą graficzną GeForce GTX 1070. 12 rdzeni, 24 wątki oraz 64 GB trzykanałowej pamięci RAM zamknięte w pięknej aluminiowej obudowie. A to jest 64-bitowy system operacyjny Windows 10 w wersji Pro. What? Wracamy do Maców, tym razem Mac Pro z przełomu 9 i 12 roku oznaczony jako model 4.1 i 5.1. Mimo iż ma już swoje lata, ten komputer wciąż potrafi zaskoczyć zarówno swoim wyglądem, jak i możliwościami, szczególnie po odpowiednich modyfikacjach. Porozmawiamy o tym, co ma pod maską ta blisko 20-kilogramowa maszyna, jak wypada w codziennym użytkowaniu i czy nadal ma sens jako komputer do pracy, pasji, rozrywki i gier. Najważniejsze pytanie, czy zadziała na tym Cyberpunk i inne tytuły AAA? Oczywiście dzisiaj to sprawdzimy. Moją sztukę kupiłem na Allegro lokalnie za nieco ponad 350 zł i to taki trochę kot worku, bo w sumie sprzedający nie napisał jasno, czy komputer działa. Uznałem, że ostatecznie zostanie mi ładna obudowa. Model 4.1 i 5.1, czyli ten z początku 2009 roku aż do 2012 roku, to w zasadzie w 95% ten sam komputer, i wizualnie ciężko je odróżnić. Jeden i drugi wychodził w wariancie z pojedynczym, jak i podwójnym procesorem, szeroką gamą kart graficznych z tamtego okresu, pamięci oraz dysków. W najlepszych konfiguracjach jego cena potrafiła przekraczać 25 tysięcy złotych, ale to akurat dla posiadaczy sprzętów z nadgryzionym jabłkiem nie jest żadna anomalia rynkowa. Ostatecznie jednak nie będzie to miało większego znaczenia. W modelu 4.1 oprogramowanie układowe można sflaszować do wersji 5.1, i korzystać z jego pełnych dobrodziejstw, a więc obsługi 6-rdzeniowych Xeonów oraz szybszych taktowań pamięci RAM. Różnica wydajności po upgrade'zie nie występuje. Zaczniemy od frontu, od góry miejsce na dwa napędy optyczne SATA. Mamy więc tutaj nagrywarkę DVD nazwaną przez Apple SuperDrive o 18-krotnej prędkości zapisu, poniżej panel z włącznikiem, audio jack, 2 razy USB, niestety tylko 2.0 oraz 2 razy port FireWire. Dzisiaj to ładna, solidna obudowa, z pewnością dużo większe wrażenie robił w 2009 roku, gdy nasze komputery wyglądały jeszcze tak. W środku od góry poniżej napędów i potężnego zasilacza o mocy aż 980 W mamy 4 kieszenie na dyski SATA, ponownie szkoda, bo tylko drugiej generacji. Komputer przyszedł już z jednym dyskiem SSD i zainstalowanym fajnym metalowym adapterem z dysków 3,5-calowych na 2,5-calowe. Pozostałe zatoki były puste, ale w 3 z 4 już ktoś założył identyczne adaptery. A to miły dodatek, na pewno skorzystam i jakieś dodatkowe dyski SSD dołożę. Płyta główna składa się z dwóch części, poprzecznej, do której instalujemy nasze karty rozszerzeń i gdzie do dyspozycji mamy 4 porty PCI Express drugiej generacji, 2x16 i 2x4. Zgodnie z ofertą Allegro był tutaj 3 GB Radeon R9 280X od Gigabyte'a. Miejsca długo jednak nie zagrzał, chociaż to i tak karta zdecydowanie lepsza od instalowanych fabrycznie w tym modelu. Wsadziłem, jak już widzieliście na początku, coś lepszego. Ale oczywiście z zachowaniem rozsądku. Dlaczego akurat wybrałem 8 GB GeForce GTX 1070? Do tego jeszcze zaraz wrócimy. Ciekawie rozwiązano zasilanie karty graficznej. Na płycie mamy przygotowane 2 gniazda nietypowe, mini PCI 6-pinowe i teoretycznie każdy dostarcza po 75 W mocy. U mnie ktoś jeden kabel wymienił na 8-pinowy. To jednak tylko adapter, więc i tak nic nie zmienia. Nadal dostarcza 75 W. Karta 1070 natomiast TDP ma na poziomie 150 W. 75 dostarczy nam bezpośrednio PCI ze slotu, a 75 jedno złącze zasilania. Teoretycznie powinno więc działać. W razie problemów zastosuję adapter z 2x6x8, podwajając moc wtyczki do 150 W. Poniżej widać zainstalowany moduł Bluetooth, a na lewej stronie gniazdo na opcjonalną kartę sieciową. W moim egzemplarzu jej nie ma, może i lepiej, i tak chciałem postawić na bardziej współczesne rozwiązanie. Druga wsuwana część płyty głównej to element, który interesuje nas najbardziej. Zwany również jako tacka procesora, wyjeżdża po zwolnieniu 2 blokad. Montaż jest banalny, wystarczy trafić prowadnicę, wsunąć i zablokować mechanizm.
Podstawki w modelu 4.1 i 5.1 nieznacznie się różnią. Bez ściągania układu chłodzenia najłatwiej poznać po rozstawie śrub. Tym sposobem wiem już, że mój model to 4.1, ale ciekawsze zmiany zachodzą, gdy radiator już ściągniemy. 4.1 nie ma blokady procesora w sokecie, a dociskany jest wyłącznie przez radiator. Pasują tutaj procesory w wersji bez IHS-u, trzeba więc szukać fabrycznej wersji bez czapki, ewentualnie oskalpować samodzielnie lub opcja numer 3, chyba najłatwiejsza, zastosować podkładki dystansowe. I tą drogą poszedł właśnie ktoś, zmieniając procesor na 6-rdzeniowy w moim egzemplarzu. Jak widać, procesor jest w wersji z IHS-em i ktoś dołożył podkładki dystansowe. Radiator jest więc teraz ciut wyżej względem płyty głównej, a sekcja zasilania jest tutaj również chłodzona. W tym wypadku zaleca się również wymienić termopad na nieco dłuższy. Sprzedawca podał model Xeona W3680 w ogłoszeniu, a ten procesor nie może pracować w konfiguracji wieloprocesorowej i zauważyłem to dopiero później. Jeśli by tu był faktycznie, to komputer z pewnością by nie wystartował. Na szczęście to błąd w ofercie i jest model X5680. A ta jednostka w sumie bliźniacza, również 6-rdzeniowa, 12-wątkowa, z cache'em L3 12 MB i bazowym taktowaniem 3.33. Obsługuje już jednak konfigurację dwuprocesorowe i pamięć RAM do aż 288 GB. Kolejna kwestia to właśnie pamięć RAM. Miało być 7 modułów, a ja widzę 8. Mam pewną teorię, jestem prawie pewny, że szósty moduł pamięci nie był dociśnięty i sprzedający widział właśnie 56 GB zainstalowanej pamięci i 7 modułów. Myślę jednak, że ten ósmy moduł jest sprawny, okaże się jednak dopiero po instalacji systemu. Pamięć RAM tutaj to DDR3 o pojemności 8 GB i taktowaniu 1333 MHz. Jest to pamięć z korekcją błędów, czyli moduły oznaczone jako ECC. 8 fajnych jednakowych modułów z radiatorami na kościach Hynixa. Xeon pozwala na obsługę 3-kanałowej pamięci, a to solidny boost do wydajności i warto z tego skorzystać. Zapytacie, jak to zrobić, jest 8 modułów pamięci i logika podpowiada, że raczej powinniśmy użyć 3 lub 6 modułów. W internecie jest sporo sprzecznych informacji, a prawda jest taka, że uruchomienie wszystkich 8 gniazd to nadal tryb triple channel, ponieważ slot 4 i 8 współdzieli połączenie z 3 i 7. Rzućmy okiem jeszcze na porty z tyłu, 3 razy USB 2.0, 2 razy FireWire, 2 razy optyczne audio, 2 razy audio jack oraz 2 razy 1-gigabitowy port ethernetowy. Nim na dobre zaczniemy, wprowadzę kilka upgrade'ów. GeForce GTX 1070 już widzieliście, ten egzemplarz mam w wersji Founders i stylistycznie dobrze pasuje do aluminiowej obudowy Maca. Rozważałem jeszcze RX 580 8-gigabajtowego, którego na moim kanale już kilkukrotnie widzieliście. I to również dobry wybór, 1070 jednak powinien zapewnić nam nieco więcej wydajności w grach. A materiał z 1070 w filmie z cyklu Tanie granie zgodnie z waszymi sugestiami również pojawi się na kanale, plus mała niespodzianka. Zachęcam więc już teraz do subskrybowania, by nie przegapić. Karta niestety bez kombinowania z OpenCore patcherami, ewentualnie modyfikacją BIOSu, nie będzie nas witać ekranem powitalnym z jabłkiem, a dopiero już ostatnim etapem ładowania systemu. Przygotowałem również dwa dodatkowe dyski SSD. Pierwszy do instalacji Windowsa, ten zestawu jest już w środku. Na drugim postawię macOS, a trzeci posłuży jako magazyn danych. Dołożę również wewnętrzną kartę Wi-Fi, już ze wsparciem do nowych standardów na PCI Express. Przyda się również szybsze USB 3.1, do tego użyję karty również na PCI Express. Doda nam łącznie 4 porty USB 3.1, w tym 2 USB-C. Dołożę również dysk na M2 z wykorzystaniem adaptera ponownie na PCI Express i tym samym wykorzystam ostatni wolny slot. To lecimy po kolei. 1070 w wydaniu Founders na szczęście zajmuje równo 2 sloty i nie zasłania żadnego ze złączy PCI Express. Następnie Wi-Fi, dysk NVMe i dodatkowe USB. Ok, to jakie mamy możliwości natywnie wspieranej instalacji macOS? Cóż, ostatnim wspieranym systemem dla 5.1 jest Mojave. Każdy nowszy wymaga nieoficjalnych OpenCore patcherów, co powoduje zależnie od wersji przeróżne problemy ze stabilnością. Postawiłem na polecany i szybki OS High Sierra, czyli ostatni system wspierający 32-bitowe aplikacje
i ostatni system, gdzie Apple i Nvidia jeszcze się lubiły. System oczywiście nie jest już wspierany aktualizacjami bezpieczeństwa od kilku lat i o tym warto pamiętać. Białego ekranu rozruchowego z klasycznym jabłkiem, jak wspomniałem, z 1070 nie mamy, ale co ciekawe z R9 280X już jest. Karta ma Dual BIOS i ktoś najwyraźniej jeden nadpisał, dodając wsparcie McAfee, bo jak widać działa. Dzisiaj jednak skoncentrujemy się już głównie na wydajności w systemie Windows. Instalacja Windowsa 10 Pro na Macach z procesorami Intela jest dość prosta. Najważniejsza kwestia to uruchomienie instalatora w trybie Legacy BIOS. Nie zaleca się korzystać z instalatora na pendrive'ie. Jest duża szansa, że w trybie UEFI nadpisze budrom i scegli naszego Maca. Instalacja z płyty jest bezpieczna. Ograniczeniem w trybie Legacy jest jednak brak możliwości instalowania systemu na dysku NVMe. Tutaj ponownie musielibyśmy skorzystać z nieoficjalnego OpenCore Legacy Patchera. Dysk M2 zostawiłem sobie więc do instalacji gier, dlatego właśnie nie instalowałem macOS-a na nośniku NVMe, bo akurat systemy macOS można w miarę bezproblemowo instalować na nośnikach NVMe i z nich uruchamiać system, pod warunkiem, że zaktualizujecie firmware do ostatniej obsługiwanej wersji przez model 5.1, czyli wersji 144.0000. Pełną nazwę wyświetlę Wam gdzieś tutaj na ekranie. I po aktualizacji dyski NVMe będą rozpoznawane jako dyski wewnętrzne, a nie zewnętrzne i spokojnie można tak botować system. Windows oraz pakiet sterowników od Apple zainstalowany. Wszystkie urządzenia wykryte zostały prawidłowo, łącznie nawet z wewnętrznym głośnikiem zainstalowanym w obudowie, który gra całkiem przyzwoicie. Zobaczymy, co pokaże Windows w zakładce systemowej. Dwa procesory, GTX 1070 i tak wykryło jednak 64 GB pamięci. 12 rdzeni, 24 wątki i 24 MB pamięci cache L3 łącznie. Na papierze wygląda nie najgorzej. Dalej już niestety nie było tak kolorowo. Magistrala PCI Express ograniczyła się do wersji 1.0. GTX 1070 domyślnie działa w trybie X16 3.0. Zejście do 2.0 jeszcze wielkiej krzywdy nie zrobi, ale już 1.0 to mocne ograniczenie przepustowości. Wróciłem więc na chwilę do OS-a i zaktualizowałem oprogramowanie układowe do ostatniej obsługiwanej wersji 144 i to, zdaje się, problem rozwiązało. Teraz już mamy przepustowość zgodną z wersją 2.0. Pamięć pracuje z taktowaniem bazowym 1333 i w trybie Triple Channel. Wszystkie moduły oczywiście są widoczne. Może na początek Cinebench R23 i test Multicore. Wynik 8350 punktów uważam za niezły. Może opadu szczęki nie powoduje, ale pomyślcie o tym inaczej. To komputer z 2010 roku. A wynik jak i piątka 10 generacji z 2020 roku. Zajrzyjmy jeszcze do HVInfo. Wszystkie rdzenie pod obciążeniem pracują w miarę równomiernie. Oba procesory są obciążane. Temperatury akceptowalne pod pełnym obciążeniem. Pierwszy procesor osiąga 80 stopni, drugi natomiast 72 stopnie. Dysk wypada oczywiście bardzo słabo. To SATA i to w dodatku drugiej generacji. Zachowuje jednak w miarę przyzwoitą responsywność. Odpaliłem na YouTube dwa filmy w 4K, kilka kart i nadal jest płynnie. Warto jednak skorzystać z nieoficjalnych rozwiązań i wgrać Windowsa na dysku NVMe. Pamiętajcie jednak, by chronić budrom i zrobić to z OpenCore Patcherem. Cyberpunk 2077 na ustawieniach średnich w rozdzielczości Full HD i standardowej rasteryzacji średnio pokazuje 60 ramek obrazowych. Na ustawieniach wysokich z włączonym FSR w trybie zbalansowanym wynik jest zbliżony i średnio mamy 59 klatek. Fortnite na ustawieniach średnich w rozdzielczości Full HD utrzymuje stabilne 100 klatek i można grać w pełni komfortowo. To jednak nie jest poziom 1070, bo na ustawieniach wysokich był już wyraźny spadek klatek. GTA 5 wypada całkiem nieźle. W Full HD na wysokich ustawieniach klatki zwykle oscylują w przedziale 70-100. I chociaż to gra mocno procesorowa, widać, że Xeon ma jeszcze spory zapas.
Doom Eternal sprawdziłem w rozdzielczości 1080p na ustawieniach wysokich oraz 1440p również na wysokich. GTX DLSS nie wspiera, grę testowałem więc w standardowej rasteryzacji. Wynik dla 1080p to średnio 100 klatek. A w rozdzielczości 1440p na tych samych ustawieniach gra średnio notuje 70 klatek. Pomimo iż karta jest obciążona na 100%, ewidentnie gubi gdzieś klatki. Na ustawieniach wysokich zarówno w 1080p, jak i 1440p wynik powinien być lepszy. Test wykonałem jeszcze w 3DMark i popularnym benchmarku TimeSpy. Rezultat jednostkowy dla GTX-a 1070 to tylko 5600 punktów. 1070 w normalnych okolicznościach powinien zdobyć co najmniej o 1000 oczek więcej. Strata być może wynika właśnie z ograniczonej przepustowości magistrali. Zdecydowanie w grach również nie pokazał pełnego potencjału. Mac Pro z przełomu 2009 roku nadal potrafi zapewnić niezłą wydajność, tym bardziej, że można je dość tanio wyrywać na portalach aukcyjnych. Nie kupicie za 350 zł komputera z i5 10 generacji. Oczywiście ma on swoje ograniczenia, stare interfejsy, zżera sporo prądu, ale za to wygląda, musicie przyznać, ponadczasowo. Co ja bym zmienił, czego nie zrobiłem? Na pewno skorzystałbym z OpenCore Patchera i zainstalował Windowsa na nośniku NVMe. Z pewnością przyspieszyłoby to działanie całego systemu. Oczywiście to, że wpakujecie tam nośnik NVMe czwartej generacji, nie znaczy, że osiągniecie transfery na poziomie 3000, ale zdecydowanie będzie szybciej niż na dysku SSD. Myślę, że to co najmniej pięciokrotnie. To już na dzisiaj wszystko. Dzięki za uwagę. Zachęcam do dzielenia się opiniami w komentarzach. Trzymajcie się i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam Mani z kanału Manitech.